Dobry wieczór Państwu, nazywam się Agnieszka Jasińska. Dzisiaj wieczorem mam nadzieję, że będę mogła zaprezentować Państwu kilka takich pomysłów, kilka idei, jak uczyć się gramatyki w sposób przyjemny, sympatyczny, miły i naturalnie efektywny. Dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane przez szkołę językową Accent School of Polish, którą być może znacie, to jest szkoła w Krakowie, to jest szkoła, którą bardzo dobrze znam i w której pracowałam też kilka lat temu. Bardzo lubię to miejsce i szkoła ta właśnie w tym roku ma swój jubileusz 10 lat funkcjonowania już na rynku edukacyjnym. Natomiast partnerem właśnie szkoły językowej Accent jest mój portal, który nazywa się Polski. To jest portal, który jest generalnie adresowany do nauczycieli i do uczniów i studentów, którzy interesują się językiem polskim. Na tym portalu organizuję właśnie też webinaria dla nauczycieli, ale też na przykład organizuję czy piszę na swoim blogu różne interesujące informacje na temat języka polskiego. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że dla Was też będzie to po prostu, ta lektura będzie interesująca. No i właśnie ta świetna okazja, czyli kooperacja portalu Polski. Oraz szkoły językowej Accent po prostu dała efekt w postaci naszego dzisiejszego webinarium. Proszę napisać mi, czy to, co mówię, jest dla Was jasne, czy rozumiecie mnie, czy nie mówię za szybko. Super. Mam, napisał Patryk. No dobrze, to pan Patryk potem na końcu będzie musiał też napisać kolegom i koleżankom, co znaczy kumam, prawda? Bo to jest takie trochę slangowe, ale bardzo dobre, doskonałe. Mhm. Super, fantastycznie. No dobrze, więc kiedy myślimy o gramatyce, to pierwsza myśl, pierwsza idea, którą mamy w głowie, pierwszy obraz, to jest obraz taki, prawda? Czyli to są takie ćwiczenia gramatyczne, bardzo klasyczne. Zaznacz poprawną formę albo wpisz poprawną formę. Paul mówi, że mało rozumie, ale mam nadzieję, że teraz nasze ilustracje na webinarium też mogą trochę pomóc w rozumieniu. Czy lubicie tego typu ćwiczenia? Zaznacz poprawną formę albo wpisz poprawną formę. Tak, mówi Ksenia. Patryk mówi nie. Lubię. Tak, lubię. Okej, czyli generalnie tego typu ćwiczenia nie są jakoś bardzo kontrowersyjne. Bardzo dużo studentów i uczniów lubi te ćwiczenia, niektórzy nie lubią. A jeżeli nie lubimy, to dlaczego? Dlaczego nie lubimy? Dlaczego? Kto tutaj napisał właśnie, że nie lubi? Tutaj napisał, zaraz to wszystko kontroluję, wiecie, no tutaj tak. Dlaczego nie lubimy? O, już wiem, już wiem, już wiem. Są nienaturalne, pisze Patryk. Dobrze. A w takim razie może bardzo proszę jakąś opinię pozytywną. Dlaczego lubimy tego typu ćwiczenia? Okej, bo organizują nam informacje, prawda, na temat języka, tak, Andrea? Oczywiście, też dają wiedzę, informacje też, oczywiście. Mhm, super, dobrze. Pomagają rozwinąć swoją myśl, doskonale, tak, tak, tak. Są subcio, to pani Nadjeżdża, tak, praktyka transformuje się do wiedzy. Okej, też właśnie taka opinia jest. Oczywiście, te ćwiczenia nazywane są popularnie w języku polskim ćwiczeniami drillowymi, od angielskiego słowa drill, to znaczy właśnie taka automatyzacja, może mechaniczne powtarzanie. Oczywiście może nie jest to bardzo, bardzo interesujące, ale jest oczywiście efektywne. Jednak nie możemy gramatyki
ćwiczyć i jak gdyby doskonalić tylko przez tego typu zadania, tego typu ćwiczenia, bo oczywiście mogą być one trochę monotonne, prawda? No więc jak uczyć się gramatyki jeszcze efektywnie, tak żeby no nie były monotonne, żeby były różne, prawda? Żeby były atrakcyjne bardziej. Po pierwsze, mam tutaj kilka takich pomysłów, na przykład można spróbować uczyć się za pomocą gry językowej. Rozumiemy słowo gra, prawda? Tak. Wszyscy rozumieją. Oczywiście. No i na przykład grą językową jest typowa gra planszowa tego typu. To się nazywa oczywiście board game po angielsku, gdzie możemy rzucać kostką i na przykład mieć pewien numer, prawda? I tego typu gra językowa jest oczywiście oferowana nie przez ucznia, ale często przez nauczyciela. Ale my sami też możemy po prostu sobie takie gry językowe oferować. Na przykład mam numer 3, prawda? I pod numerem 3 jest pytanie, gdzie uczysz się języka polskiego? I jeżeli na przykład powiem poprawnie, jeżeli powiem dobrą formę gramatyczną, prawda, to mogę na tym polu zostać. Jeżeli powiem złą formę gramatyczną, muszę wrócić na start. Rozumieją Państwo, prawda? Rozumiecie? A więc gra językowa jest fantastyczną właśnie metodą uczenia się też gramatyki. Gra językowa może mieć też taką formę, prawda? Czyli po prostu mogą to być mini kartki, prawda? Mini fiszki albo mini flashcards, prawda? To się też nazywa po angielsku, które możemy po prostu wymieniać i tak organizować reguły gry, żeby po prostu tych kartek, tych małych fiszek, małych flashcards zbierać jak najwięcej. Mhm. Czyli gra językowa. Możemy też uczyć się gramatyki poprzez zabawne albo ważne ilustracje, poprzez wesołe żarty, poprzez na przykład infografiki i poprzez memy. Ja tutaj chciałam zaprezentować Wam właśnie kilka takich rzeczy. Wszyscy korzystamy z internetu, wszyscy po prostu bardzo dużo czytamy i oglądamy w internecie, więc warto po prostu też korzystać właśnie z tego, co oferuje internet. Zobaczcie, tutaj mamy taką infografikę, na przykład hartuj umysł i ciało, czyli po prostu zrób wszystko, żeby być zdrowym i mocnym, prawda? Czyli co musimy zrobić? Ruszaj się, jedz mało słodyczy, stwórz plan dnia, pomóż rodzicom w domowych porządkach, etc., etc., prawda? Jaka tutaj jest forma gramatyczna? Wiecie, to może, nie wiem, studenci na A1 mogą mieć trochę problem, żeby rozpoznać, ale jaka to jest forma gramatyczna? Kto wie? No niestety, panie Michajło, nie. Tu jest właśnie imperatyw, czyli po polsku mówimy tryb rozkazujący. Oczywiście, tryb rozkazujący, imperatyw, doskonale. Super. I oczywiście to jest też jak gdyby taka forma, jak gdyby trochę trenowania właśnie tej gramatyki poprzez czytanie po prostu na przykład takich infografik, czy memów, czy instrukcji w internecie, prawda, z różnych dyscyplin i z różnych dziedzin życia, prawda? Inna właśnie taka grafika, to jest już taka bardziej wesoła, to jest bardziej taki żart internetowy, to też możemy spotkać, czytacie na pewno bardzo dużo takich żartów i wesołych informacji w internecie. Proszę zobaczyć, nie mam zamiaru więcej żartować, panie Kowalski, pan ma naszą książkę, my mamy pana syna. Oczywiście ten żart jest dla jednych zabawny, dla drugich niezabawny, ale każda okazja właśnie, żeby ćwiczyć gramatykę jest dobra. I tutaj właśnie taką okazją jest żart internetowy. Jaka tutaj może być trenowana forma? Co to jest, pan ma naszą książkę, my mamy pana syna. Jaka to jest forma gramatyczna? Pani Alenie się podoba. Biernik, doskonale, biernik, czyli akuzatyw, biernik, super. Fantastycznie, że znacie te terminy polskie, bardzo mnie to cieszy, że znacie terminy polskie. A skąd znacie terminy polskie? Uczyliście się na kursie polskiego, czy nauczyliście się sami? Jaka była historia tego? Kursy, z kursu, doskonale, super, fantastycznie. Mhm.
Dobrze? Tu jeszcze mamy inną ilustrację żartobliwą, bardzo łatwa. Popatrzcie, to jest w ogóle żart na poziom A1. Popatrzcie, nie? Też żart internetowy, który znalazłam. Czy rozumiemy tutaj ideę tego żartu? Prawda? Też można zrobić na A1, na poziomie A1. I to zaraz na początku, kiedy uczymy się takich elementarnych kategorii gramatycznych, jak na przykład rodzaj, męski, żeński, nijaki. A jaki tutaj jest rodzaj? Męski, żeński czy nijaki? Super, nijaki. Oczywiście, fantastycznie, doskonale. Oczywiście chciałam jeszcze pokazać Wam właśnie też bardzo fajną ilustrację, która pomaga też w uczeniu się gramatyki. Alfabet dzieci XXI wieku. To jest oczywiście zadanie bardziej ortograficzne niż gramatyczne, ale gramatykę możemy tak samo organizować. Zobaczcie, prawda? A jak Apple, prawda? B jak Bluetooth, C jak chat, etc., etc. To są wszystko oczywiście międzynarodowe, internacjonalne znaki i nazwy, prawda? Które też funkcjonują w języku polskim. Możemy je wykorzystać do oczywiście nauki polskich, nie tylko po prostu liter czy polskich dźwięków, ale też do polskiej gramatyki, prawda? Możemy sobie to zaadaptować do polskiej gramatyki. Tak, rzeczywiście. Inna właśnie też propozycja dla Was, chciałam zaproponować Wam właśnie taki bardzo fajny portal, który się nazywa WorldWallNet, na którym jest bardzo dużo gier i zabaw językowych do języka polskiego. Tutaj chciałam właśnie pokazać Wam właśnie taką grę, która jest związana z terminologią gramatyczną. Ja widzę, że znacie tę terminologię, czyli wiecie, że po polsku mówi się mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, etc. Ale na przykład tego typu gry też po prostu pozwalają po prostu trenować, prawda, i utrwalać, i automatyzować po prostu te typowe nazwy gramatyczne, prawda? Jeżeli na przykład chcecie sobie też potrenować nazwy gramatyczne, można to zrobić też w formie takich mnemotechnik, prawda? I jedną z mnemotechnik jest na przykład ilustracja, która bardzo dobrze obrazuje czy pokazuje ideę danego przypadka. Popatrzcie, mamy tutaj mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. Każdy uczeń, każdy student może sobie indywidualnie taką grafikę zrobić. A więc jeżeli słyszymy słowo mianownik, to jaką mamy asocjację, jaką mamy skojarzenie, prawda? Jakie mamy skojarzenie? Możemy zrobić to sami, indywidualnie, prawda? No dobrze, to teraz moi drodzy, wrócimy tutaj do jeszcze do naszych kolejnych pomysłów. Porozmawialiśmy już trochę na ten temat, jak uczyć się za pomocą gry językowej i jak uczyć się poprzez zabawne ilustracje. Oczywiście możemy też uczyć się gramatyki z ulubioną piosenką. Czy macie jakieś ulubione piosenki po polsku? Niestety ja tutaj na tej platformie nie mogę prezentować muzyki. O, w kinie w Lublinie. Oczywiście, a co tu trenujemy? Pol, proszę napisać, co trenujemy, jaką formę gramatyczną? O, to ładna piosenka, długość dźwięku samotności, 100 lat. Zapaska nie ma ryby. A ja nie znam tego, pani Tetiano, to potem poproszę panią o maila w tej sprawie i proszę napisać Ostatnia niedziela, oto piękna piosenka, jaka romantyczne tango. Czy tutaj mieszka pani Agnieszka? Tak, tak, tutaj mieszka, oczywiście. Dobrze. No dobrze. Fantastycznie, a więc znacie bardzo dużo polskich piosenek, a czy wiecie, jakie formy gramatyczne możecie w tych piosenkach trenować? Pol mówi, że uczył się miejscownika. Tak, w kinie w Lublinie to jest bardzo popularna piosenka na to, żeby trenować miejscownik, to fakt. Mhm. Mam ulubioną piosenkę 1800 gram, Ania Dąbrowska, dobrze. Fantastycznie, 100 lat. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pomysły, jakieś idee, jaki problem gramatyczny można trenować w tych piosenkach? Oczywiście, no, odmiany, czyli właśnie dużo tych form deklinacyjnych, prawda, rzeczywiście, tak.
Tutaj pan Paul napisał, że w kinie w Lublinie to jest oczywiście miejscownik. Więc dobrze, teraz macie takie zadanie domowe. Proszę pomyśleć, jakie formy gramatyczne są w waszej ulubionej piosence i nie roz... 100 lat tryb rozkazujący, a no tak, bo jest niech żyje, żyje nam, oczywiście, tak, tak. Możecie sami przemyśleć to po prostu, jaka forma gramatyczna tam jest jeszcze właśnie trenowana. Tutaj pani Rinalda pisze, gdybym był bogaty, a co tutaj jest trenowane właśnie w gdybym był bogaty, czy pani może powiedzieć, pani Rinaldo? Po polsku raczej mówimy, gdybym był bogaty, tak? Tak, tak, tryb przypuszczający, czyli tak jak conditional, prawda, się mówi po angielsku. Ja czasami będę używała tych terminów angielskich, prawda, bo nie wiem, czy wszyscy znają polskie terminy gramatyczne. To oczywiście nie jest obowiązkowe i też różni nauczyciele różne metody tłumaczenia gramatyki stosują. Czasami są to, jest to gramatyka tłumaczona po polsku, czasami jest to gramatyka tłumaczona po angielsku, więc czasami będę podawać ten ekwiwalent, szczególnie dla naszych uczestników, którzy są na niskich poziomach, na przykład na A1, prawda, czy na A1+. Super, doskonale. Dobrze, więc macie takie też zadanie domowe, proszę pomyśleć o waszej ulubionej piosence i pomyśleć, jaka forma gramatyczna tam się znajduje i czy ta piosenka była dla was pomocą w opanowaniu tej formy gramatycznej, dobrze? Super. A teraz następna rzecz, na przykład spróbuj uczyć się podczas oglądania filmu, moi drodzy. Oglądacie jakieś filmy po polsku? Ale właśnie po polsku, czyli nie tylko filmy polskie, ale po polsku. Czasami. O, ambitne, super, pani Tatiano. Wesele Smarzowskiego, Patryk. No to świetny film, ale język polski tam jest no naprawdę bardzo zaawansowany. Claire też. Świetnie, bardzo dobrze. Corpus Christi, bardzo dobry film. Dzień Świra, fantastyczny film. Tak, Listy do M, taka komedia romantyczna. Ksenia, rozumiem, że pani z Ukrainy, to oglądała Ogniem i Mieczem, Hejter. Wszystkie filmy, które państwo napisali, są super. Tutaj któraś pani pytała właśnie, czy mogę coś poradzić, więc myślę, że spokojnie mogą sobie państwo tutaj na tym czacie po prostu też przeanalizować, co piszą koledzy i to wszystko jest naprawdę doskonałe, bardzo, bardzo dobre, doskonałe, tak, super. Znachor, stary film, ale bardzo, bardzo interesujący, ze świetnymi aktorami, doskonale, super. No dobrze. A proszę mi powiedzieć, czy uczycie się bogowie, wiedźmin, o, to super, fantastyczna wiedza w ogóle o kulturze polskiej, myślę, że po prostu pianista też, bardzo ładnie, super. Wszystkie filmy są naprawdę super, doskonałe. A proszę mi powiedzieć, czy uczycie się na przykład za pomocą mediów społecznościowych? Ja tutaj napisałam właśnie tak trochę po angielsku, social mediami, to taka może nie jest zbyt piękna i dobra forma polska, ale chciałam po prostu, żebyście też rozumieli, żeby wszyscy mogli łatwo zrozumieć. No więc co, na przykład czy piszecie, nie wiem, na Facebooku, na LinkedIn albo na innych, czy na Instagramie, czy piszecie po polsku? Albo czy czytacie po polsku? Super. A na przykład SMS-y, pani Tatiana, dobrze. A na przykład czy dyskutujecie czasami na, nie wiem, wiem, że są takie portale, no może nie, na przykład na Kraków Expats to nie, bo tam wszyscy piszą po angielsku, ale może są takie, może macie kolegów, znajomych, którzy piszą po polsku i na przykład dyskutujecie z nimi, nie? A czy obserwujecie takie strony, na przykład w mediach społecznościowych, czyli w social mediach, prawda? O, super, przez Facebooka uczy się polskiego, pisze pan Maksym i pisze na Messengerze na grupie. No i widzę, że efekty są, bo pisze pan bardzo poprawnie. Wideo po polsku, tak, oczywiście gry wideo po polsku, tak, pan Kofisze, dobrze. Z moją dziewczyną, super, doskonale. Nawet to, co teraz robicie, czyli kiedy teraz piszecie na czacie, na tej platformie, to też jest nauka polskiego, wiesz, wiecie?
też trenujecie głównie pisanie, prawda, i pisownię, czyli prawidłową ortografię, ale to też jest jednak komunikacja, prawda, trochę nietypowa, ale trochę z synem, mówi pani Irena, tak, oczywiście, doskonale, super. No dobrze, jeszcze chciałam pokazać wam takich kilka stron, w których można brać udział, na przykład jest taka strona, która nazywa się Co i Gdzie w Krakowie. Znacie taką stronę? To jest akurat facebookowa strona. No, wiecie, tutaj są takie praktyczne informacje na tej stronie, to jest oczywiście strona adresowana do Polaków, ale nie tylko, wy tak samo możecie po prostu brać udział w tych dyskusjach, które są na tej stronie i tutaj możemy znaleźć różne po prostu praktyczne informacje, na przykład nazwisko lekarza, którego potrzebujecie, albo miejsce, którego potrzebujecie, albo tutaj, proszę zobaczyć, zrobiłam wam taki print screen ze strony właśnie Co i Gdzie w Krakowie. Gdzie w Krakowie dostanę pyszne ogórki kiszone? Najlepiej w okolicach Podgórza. Pyta jedna po prostu pani, prawda, która ma na imię Ewa. I wy po prostu tutaj oczywiście internauci odpowiadają i to też jest oczywiście sposób na praktykowanie języka polskiego, czyli wejść sobie na stronę, która daje praktyczne informacje o mieszkaniu czy życiu w Krakowie. Ja tutaj mówię oczywiście nie tylko do krakowian, bo państwo pewnie są z różnych stron Polski i nie tylko, bo wiem, że mamy bardzo dużo studentów i uczniów z zagranicy na naszym dzisiejszym czacie i na naszym dzisiejszym webinarium, więc możecie wchodzić sobie na strony polskie, na przykład Co i Gdzie w Warszawie, Co i Gdzie w Białymstoku, Co i Gdzie w Katowicach, prawda? I tam sobie po prostu obserwować albo też dyskutować po prostu z innymi osobami, które są na tych stronach. Oglądam stronę Oddam Kraków za darmo, Maksym. Doskonale, to też jest świetna strona, taka właśnie społeczna, prawda, gdzie jest bardzo duża grupa, głównie krakowian, prawda, którzy chcą po prostu jak gdyby też podzielić się różnymi rzeczami. Bardzo fajną stroną, też praktyczną dla osób, które mieszkają w Polsce, to jest strona, polska strona BlaBlaCar, prawda? Jeżeli podróżujemy z miasta do miasta, tam też możemy sobie po prostu trochę nawiązać kontakt po polsku, prawda, z osobami, które, prawda, na przykład planują podróż z Krakowa do Warszawy i mogą zabrać samochodem właśnie tutaj. I oczywiście to też jest strona do nauki polskiego, ale też do nauki gramatyki, prawda? No bo o tym cały czas mówimy, prawda? Na przykład jadę dziś z Krakowa do Warszawy albo planuję pojechać na przykład z Krakowa do Gdańska. I tutaj sobie od razu trenujemy też formy gramatyczne. Czyli gramatykę tutaj ćwiczymy cały czas w kontekście, zarówno tu, prawda, zobaczcie, jak i tu, tutaj mamy jakiś kontekst, prawda, czyli na przykład tutaj jakaś Ewa pyta się, gdzie można kupić ogórki, możemy sobie tutaj potrenować po prostu formy gramatyczne, takie jak przypadek, miejscownik, tutaj sobie możemy potrenować dopełniacz, prawda, czyli tutaj od razu też po prostu nie tylko po prostu czytamy, ale aktywnie używamy form gramatycznych, prawda. Dobrze, teraz na moment znowu wrócimy do tych naszych pomysłów właśnie na gramatykę. To były takie oczywiście pomysły, które były usytuowane w pewnym kontekście i one są faktycznie bardzo atrakcyjne i po prostu studenci, kiedy robią gramatykę w kontekście, widzą sens uczenia się tej gramatyki, prawda? Widzicie sens uczenia się gramatyki w kontekście, prawda? Określonej w pewnej sytuacji, prawda? No właśnie. Fantastycznie. I to jest oczywiście najbardziej atrakcyjna i najbardziej lubiana forma uczenia się gramatyki. Natomiast czasami możemy po prostu tej gramatyce poświęcić trochę więcej czasu, czyli możemy trochę więcej pomyśleć o gramatyce i zrobić takie zadania gramatyczne, które są świadome, takie, o których myślimy. Tak, teraz będę zajmował się gramatyką, prawda? I do takich zadań należą dwa zadania. Zadania, które możemy porównać do naszego języka, czyli pomyśleć sobie, a jak to jest w moim języku? A drugi typ zadania gramatycznego to jest, a może znam już takie formy gramatyczne w języku polskim, które pomogą mi w uczeniu się innych form gramatycznych, drugich form gramatycznych, następnych form gramatycznych. I tu chciałam pokazać wam właśnie też kilka takich przykładów. Zobaczcie. Sekundę, momencik. Jeśli czasami myślisz, że jest trudno, to
warto jak gdyby pomyśleć o tym, a jak to jest w moim języku, prawda? Na przykład w języku polskim większość po prostu form, które mamy, gramatycznych, bardzo duża liczba form gramatycznych jest tak samo w waszych językach. Na przykład przypadki, nie? Czyli mianownik, dopełniacz, celownik, biernik i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj bardzo dużo studentów z Ukrainy, z Rosji, mamy też studentów z takich krajów, w których są przypadki, czyli deklinacje. Tutaj są też państwo z Niemiec, tam też są przypadki, więc dla was to nie jest trudne, prawda? Bo wiecie, aha, w moim języku jest tak samo, albo w moim języku jest podobnie. Zgadzacie się? No dobrze, ale mamy też tutaj takich naszych na webinarium, też mamy studentów i uczniów, w których nie ma form deklinacyjnych. I co? Czy możemy też na przykład zrobić taką, wiecie, takie porównanie, prawda, taką konfrontację? Polskie przypadki kontra na przykład angielskie, włoskie, nie wiem, francuskie, hiszpańskie. Julia pisze podobnie, ale nie bardzo. Oczywiście, bo jest... Podobne są, natomiast są pewne różnice, bo jednak każdy język ma swoją specyfikę, ale generalnie idea jest taka sama, prawda, że są przypadki. A co w językach, które nie mają przypadków? Na przykład po angielsku nie mamy przypadku. I co? I taki właśnie Konrad myśli sobie, jak się nauczyć, że tutaj jest biernik, a tutaj jest dopełniacz, a tutaj jest celownik, a tutaj jest miejscownik. Czy jest jakaś metoda, żeby porównać? Porównać znaczy to compare, prawda? Uczyć się na pamięć, no tak, oczywiście, tylko wiecie, no to uczenie się na pamięć faktycznie jest bardzo, można pomyśleć właśnie, że jest to mało atrakcyjne i dlatego dzięki temu będzie trudno polubić nam gramatykę, nie? Widzę, że nie mamy pomysłów. Oczywiście możemy porównać, dlatego że funkcje przypadków, te, które mamy w języku polskim, mogą też po prostu być w innych językach, które nie mają tych przypadków, ale w innej formie. Na przykład, kiedy mówimy po polsku, ktoś jeszcze pisze, to może poczekam chwilę, jeszcze pisze pani Julia i pani Renata Barbara. A w hiszpańskim to się nazywają rodzajniki, tak jak articles, prawda? Pani Renata Barbara Kuro pisze, tak, oczywiście. Za moment o tym powiemy, pani Julio, tak? Oczywiście, tak, tak, tak. No więc dobrze, wracamy teraz do funkcji przypadków. Muszę dać państwu tutaj przykład. Oczywiście, kiedy mamy takie zdanie, na przykład daję kwiaty Ewie, prawda? To tutaj mamy ja w mianowniku, kwiaty w mierniku, Ewie w celowniku. Jak powiemy to zdanie w innym języku, na przykład po angielsku? Czy ktoś mógłby napisać to zdanie po angielsku? I gave the flowers to Eva, albo I'm giving flowers to Eva, oczywiście. A po włosku, tutaj mamy kilku Włochów, ale po hiszpańsku mogą też państwo napisać. Proszę napisać to zdanie po włosku i po hiszpańsku. Okej, okay, dobrze. Di las flores a Eva. Tak, super. Doskonale. I jeszcze po włosku. Ktoś tutaj, jakiś Włoch był. Regalo flor. I fiori a Eva. I fiori in italiano si dice. Okej, okay, super, doskonale. Czyli proszę zobaczyć, jaka jest tutaj konkluzja. Za każdym razem Eva jest po prostu, ma jakąś jeszcze ekstra cząstkę, czyli po polsku nazywa się to przyimek. Czyli mamy na przykład to Eva,
a Ewa, prawda? I tak dalej. Czyli jaka jest konkluzja? Oczywiście, pani Andrea pisze direct object. Oczywiście, jeżeli nie znamy tych specyficznych terminów gramatycznych, proszę zawsze oglądać po prostu tę konstrukcję zdania, czyli ja daję kwiaty Ewie, a więc celownik polski, prawda? W innych językach, które nie mają przypadków, to będą miały taką konstrukcję z przyimkiem, czyli a Ewa, tu Ewa, etc., etc., prawda? Rozumiecie? Czyli zawsze jest jakiś ekwiwalent, albo jest ekwiwalent deklinacyjny, albo jest ekwiwalent właśnie z prepozycją, czyli z przyimkiem, prawda? Więc stosunkowo relatywnie łatwo się tego po prostu nauczyć. Tak samo jest z bardzo popularną polską frazą, na przykład lubię muzykę, prawda? I interesuję się muzyką. Powiedzmy po angielsku, powiemy I like music, ale interesuję się muzyką, I'm interested in music, prawda? Zwróćcie uwagę, prawda? Oczywiście Julia, tak, ale to nie jest takie ważne, to jest czas przeszły, ale to jest nie takie ważne. Nas oczywiście tam powinno być daje, czyli I'm giving flowers, ale to w tym momencie nie jest takie bardzo duże. Uwaga, po polsku mówimy słucham muzyki, Maksym, czyli tutaj jest dopełniacz. Co interesujące, po angielsku też nie ma tam biernika, tylko jest I'm listening to the music, a po polsku nie mówimy słucham muzykę, tylko słucham muzyki, prawda? A więc te paralele po prostu są bardzo, bardzo liczne. Kiedy zaczynamy porównywać te formy, to widzimy, że one po prostu są, prawda? Bardzo proszę o tym pomyśleć czasami. Jeżeli Was interesuje ten temat, możemy kiedyś spotkać się jeszcze raz i przeanalizować te przykłady. Ale myślę, że ja może napiszę na mojej stronie internetowej też kilka informacji na ten temat, żebyście mogli sobie to zrobić. Okej. We wszystkich znanych językach są takie kategorie, jak na przykład ja, ty, on, ona, mnie, ciebie, nas, was, prawda? Przecież macie te formy i po ukraińsku, i po rosyjsku, po angielsku, prawda? Po włosku, po hiszpańsku, prawda? Czyli mamy te formy, nie? Mamy tak samo w innych językach takie formy jak mój, twój, jego, jej, ten, tato, się. Mamy liczba i rodzaj, czyli na przykład lampa, lampy, komputer, komputery, prawda? Oczywiście problemem jest to, że musimy je zapamiętać, że musimy się nauczyć ich na pamięć, prawda? Ale tutaj też mamy pewną metodę i mam nadzieję, że za moment o tym też powiem, prawda? Co jeszcze jest bardzo podobnego we wszystkich językach europejskich? Na przykład takie formy jak teraz, na przykład jestem, byłam, będę, prawda? Czyli czas teraźniejszy, przeszły i przyszły, prawda? Też mamy takie kategorie. Tak samo taki tryb przypuszczający, czy mógłbym, też jest we wszystkich językach europejskich i też pełni taką samą funkcję. Na przykład kiedy mówimy, czy mógłbym? W jakiej sytuacji używamy tego? Tak, tak, ale właśnie dlaczego, kiedy używamy, w jakiej sytuacji używamy tej formy, czy mógłbym, Andreo? Możecie dać jakiś przykład? Czy mógłbym? O tak, czy mógłbym powtórzyć? No oczywiście, doskonale, tutaj pisze Beatrice Polite Way, czyli kiedy na przykład chcemy na przykład być uprzejmi, grzeczni, prawda? Czy mógłbym? Czy mógłbym otworzyć okno? Czy mógłbyś powtórzyć, prawda? No tej rzeczywiście, tak. Paul pisze, kiedy nie wiem, czy będę, tak, oczywiście, też jest to możliwe, prawda? Mógłbym jest wyrazem pewnej hipotezy, czyli nie mamy pewnej pewności, tak, możemy też powiedzieć. Na przykład mógłbym to zrobić, ale nie teraz, nie jestem pewny, czy mógłbym to zrobić, też jest to ok. Ale w waszych językach macie tę samą funkcję, prawda, tego trybu przypuszczającego, czyli tego conditional, prawda? Czy mógłbym przejść dalej, doskonale. Oczywiście, kuraj, oczywiście, super. I tak samo jest i po hiszpańsku, i po włosku, i po francusku, i po rosyjsku, i tak dalej, nie? Po niemiecku, myślę. Następną formą, która też jest we wszystkich językach europejskich, jest tryb rozkazujący, czyli imperative, o którym już pisaliście, prawda? Na przykład, chodźmy do kina, let's go to the movie, to the cinema, prawda?
I tak samo możemy powiedzieć po niemiecku, po angielsku, po hiszpańsku, po włosku, prawda? Też mamy taką formę. Podobnie w bardzo wielu językach mamy też formę bez okolicznika, czyli infinitivu, prawda? Też mówimy, chcę iść do kina, prawda? Kiedy mówimy o infinitivach, warto też powiedzieć, że one bardzo często są po prostu używane razem z czasownikami modalnymi, takim jak chcę, muszę, mogę, prawda? W bardzo wielu językach też mamy właśnie tego typu formy. Chcę, muszę, mogę. Chcę iść do kina. Muszę iść do pracy. Mogę to zrobić, prawda? Kiedy po prostu na przykład powiecie to samo zdanie w waszym języku, to wtedy widzimy, że ono tak samo funkcjonuje, że jest po prostu taka sama konstrukcja, nie? I wreszcie temat, o którym właśnie pisał już jeden z naszych tutaj właśnie uczestników na naszym forum, to nie pamiętam, kto pisał, czy pan Paul, czy pan Patryk, że problemem w języku polskim jest aspekt dokonany kontra niedokonany, prawda? Mhm. Pani Juliu, tak, pójść też może być, chcę pójść tam, absolutnie, tylko to już jest właśnie kwestia ta, o której mówimy w tym momencie, czyli kwestia aspektu. Oczywiście aspekt jest kategorią, która nie we wszystkich językach jest sformalizowana, na przykład nie jest bardzo klarowna w języku niemieckim, nie jest bardzo klarowna w języku angielskim, ale w języku angielskim są na przykład czasy conditional, prawda? Proszę zobaczyć, kiedy spałem, zadzwonił telefon. Proszę napisać tą frazę po angielsku. Fantastycznie. While I was sleeping, the phone rang, prawda? Oczywiście nie zawsze możemy zrobić tę paralelę, prawda? Nie zawsze. Po prostu nie będę mówić wam, że ta gramatyka polska jest taka bardzo łatwa, bo czasami są problemy i czasami są pewne sytuacje, które są trudniejsze. Ale moim zadaniem dziś jest pokazać te miejsca, które są relatywnie łatwe, prawda? Albo które możemy porównać. Myślę, że tak samo możemy powiedzieć w innych językach, w języku hiszpańskim, w języku włoskim, w języku francuskim. Mamy też kategorie, prawda, czasów, które są po prostu porównywalne, prawda? Po włosku mamy na przykład passato prossimo imperfetto. Myślę, że po hiszpańsku też jest różnica, prawda, w tych czasach dwóch, prawda? Podobnie, pisze pan Bernardo, nie chce napisać, jak to się mówi po hiszpańsku, ale mówi, że jest podobnie, doskonale. A więc proszę spróbować właśnie znajdować te paralele, prawda, bo to bardzo, bardzo pomaga. Okej, a teraz powiecie, okej, fajnie, znamy te paralele, ale teraz muszę nauczyć się tych końcówek na pamięć, prawda? No i właśnie teraz przechodzimy do drugiego właśnie takiego elementu, który pomaga w uczeniu się gramatyki, a więc... Pierwszy już trochę przedyskutowaliśmy, jak to jest w twoim języku, a teraz interesuje mnie ten punkt numer dwa, czyli jeżeli w moim języku jest tak, przepraszam, jeżeli w języku polskim znam taką formę, to też nauczę się łatwo drugiej formy. Zobaczcie. A więc jeżeli znamy formę mianownika, prawda, w liczbie mnogiej, czyli w plural, to taka sama forma jest w formie biernika, w plural, czyli w liczbie mnogiej. Mówimy, to są moje dzieci, kocham moje dzieci. Jeżeli znamy formę biernika dla męskożywotnych, znam Piotra, identyczna będzie forma dopełniacza, nie znam Piotra. Oczywiście, uwaga, uwaga, chcę powiedzieć, że nie zawsze tak jest, bo na przykład w formie żeńskiej nie będzie tak, prawda? Czy na przykład w formie męskiej, ale nieżywotnej też nie będzie tak, bo mówimy jem chleb, ale nie jem chleba, ale w formie męskiej żywotnej jest, znam Piotra, nie znam Piotra, tak? Uwaga, jeżeli znamy na przykład żeńskie formy miejscownika, na przykład myślę o Monice, identyczną formę będzie miał celownik żeński. No właśnie pani Wera tak napisała, tak? Świetnie, no właśnie, myślę o Monice i też mówimy, daję prezent Monice.
I tak samo będzie z innymi formami żeńskimi w miejscowniku i celowniku. Proszę na przykład powiedzieć mi takie zdanie, znaczy kontynuować. Mówimy, myślę o Marii, to będzie daję prezent komu? Napiszcie. Oczywiście Marii. I tak samo na przykład daję prezent mojej cioci, myślę o cioci. Doskonale, fantastycznie. Dobrze, a teraz na przykład myślę o jakieś inne imię spróbujmy dać, żeby to było na przykład, żeby nie było na K, na C. Niech będzie Edyta. Myślę o Edycie, daję prezent. Edycie, więc sami widzicie, ta forma żeńska zawsze będzie identyczna właśnie w celowniku i w miejscowniku, zawsze, żeńska, tylko żeńska. Ok, następna sytuacja, jeżeli znamy formę dopełniacza niektórych form żeńskich, bardzo łatwo nauczymy się formy też miejscownika w tych form żeńskich. Edycie, czy to jest imię? Tak, jest imię Edyta. Edyta i mamy właśnie w dopełniaczu, w celowniku i w miejscowniku jest Edycie. Prawda? Edyta, tak. Tak samo jak jest poczta na poczcie, to jest Edyta, Edycie, to jest bardzo regularny miejscownik. Dobrze. Ok, teraz mamy, słuchajcie, dopełniacz i miejscownik niektórych nazw żeńskich, te, które się kończą na IA, JA, prawda? Na przykład ciocia, Francja, Anglia i tak dalej. Czyli jadę do Francji, mieszkam we Francji. Jadę do Anglii, mieszkam. Super. Bardzo Państwu dziękuję, że napisali Państwo tę formę, bo ona się trochę inaczej pisze niż Francja. Dlaczego? Dlaczego piszemy inaczej? Dlaczego Francja piszemy J-I, a Anglia I-I? Bardzo dobrze napisaliście to, super. Piszecie lepiej niż Polacy, bo Polacy robią tu często błędy. Ale Pani Julio, mówimy tak samo, mówimy w Anglii, Francji. Czyli dlaczego piszemy czasami J-I, a czasami I-I? Tak, doskonale. Dlatego, że w słowie Anglia jest I, a w słowie Francja jest J. I tak naprawdę, poczekajcie, ja napiszę na czacie tutaj. Anglia, Francja. Zobaczcie, kiedy mamy słowa Anglia, to tylko A zamieniamy na I. W słowie Francja tylko A zamieniamy na I, a cała reszta jest identyczna. Dlatego we Francji, prawda, mamy Francji, ale Anglii. Tak? Widzicie tutaj różnicę, nie? Czyli J zostaje, I zostaje. Tylko litera po prostu A zamienia się na literę I. Oczywiście, Pani Julio, ona brzmi miękko, ale to jest jeszcze inna kwestia, bo w języku polskim L nie jest miękkie. Miękkie to są takie jak na przykład ciocia, Ania. I one się zapisują jeszcze inaczej. Na przykład mówimy idę do, jak powiemy ciocia, idę do. Nie. Julia ma rację. Piszemy, idę do cioci. I tak samo Ania, idę do Ani, oczywiście. Czyli mamy cioci i Ani, piszemy tylko przez jedno i, bo tam są miękkie głoski. Miękkie głoski to jest ci, si, zi, dzi i ni, które są oczywiście pochodzą od s, c, z, dz i n. I właśnie te pięć głosek ma właśnie w dopełniaczu jedno i potem konsekwentnie ma tak samo właśnie w miejscowniku jedno i. Tak? A Anglia nie jest traktowana jako miękka głoska, jest traktowana jak twarda, czyli Anglia ma taką samą charakterystykę jak Portugalia. Jak na przykład Holandia. One są traktowane jak twarde, prawda? I po prostu dlatego potem zmieniamy po prostu
tylko A na I i mamy tam wszędzie zawsze dwa I. I oczywiście powiecie, o Jezu, jak tego jest dużo. Okej, ale jeżeli poznamy dobrą formę właśnie dopełniacza, to automatycznie znamy dobrą formę miejscownika. Rozumiecie, prawda? Czyli jeszcze raz, piszemy tak. Francja, Francji. Tak? Francja, Francji. Mianownik Francja, dopełniacz i miejscownik Francji. Holandia, Holandii. Oj, przepraszam, zrobiłam błąd. Holandia, Holandii. Holandia, dopełniacz Holandii, miejscownik Holandii. I trzeci typ to jest tam, gdzie jest spółgłoska miękka. Ania, Kasia, ciocia, babcia. Tutaj mamy miękkie właśnie głoski i one będą miały tylko jedno i. Ani, Kasi, cioci, babci. Czyli mamy trzy zasady, ale jeżeli znamy te trzy zasady, to de facto znamy sześć zasad. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Holandii, Francji i babci, to jest dopełniacz razy dwa i też miejscownik Holandii, Francji, babci. Czy to jest jasne? Super, bardzo dobrze. Wy i tak bardzo dobrze piszecie. Polacy tutaj robią bardzo dużo błędów, więc myślę, że po prostu wy czasami nawet lepiej piszecie po polsku niż nasi rodacy. Okej, idziemy dalej, moi drodzy. Jeżeli znamy męskoosobowe formy w bierniku, na przykład widzę studentów, tak samo powiemy w dopełniaczu. Nie widzę studentów, prawda? Znam tych profesorów, nie znam tych profesorów, prawda? Tutaj muszą uważać nasi studenci z Ukrainy, ponieważ Ukraińcy też ten model po prostu bardzo często stosują do form niemęskoosobowych. Uważajcie, moi drodzy, prawda? Myślę o Ani w Holandii, pisze Kol. No dobrze, tutaj pozdrawiamy panią Anię z Holandii, doskonale. Dobrze. Bardzo fajnym też słowem, które jest bardzo dobre do takiej nauki, jest słowo pani, które w bardzo wielu słowach, w miejscach deklinacyjnych po prostu ma identyczną formę. Jeżeli znamy formę mianownika, to znamy też automatycznie formę biernika. To jest pani Kowalska? A przepraszam, tutaj mamy akurat formę celownika. Dziękuję pani, prawda? Czyli celownik i mianownik identyczny. Bardzo też dobrą formą, która ma dużo identycznych, prawda, bardzo takim słowem, które ma dużo identycznych form, są słowa abstrakcyjne na sici, na przykład miłość, radość, prawda, ponieważ one mają identyczny mianownik i biernik. Miłość jest ważna, on czeka na miłość, prawda. Okej, i tutaj właśnie mamy kilka właśnie jeszcze takich ćwiczeń, możemy spróbować kilka z nich zrobić, zobaczcie, tutaj mamy mianownik kontra dopełniacz. Widziałeś wczoraj nad miastem drona? Nie, skąd? Nie widziałem żadnego drona. A więc niektóre słowa właśnie też niemęskożywotne mają identyczną końcówkę w bierniku i w dopełniaczu. Czy zamawiacie kurczaka? Nie, na pewno nie. Proszę napisać. Oczywiście, nie, na pewno nie kurczaka, bierzemy indyka. Uwaga, też nazwy samochodów mają identyczną charakterystykę. Oglądał w salonie Opla? Nie, nie oglądał. Opla, wolał Citroena, doskonale, super, fantastycznie. Tak samo jest z formami żywotnymi. Zobaczcie, to jest zadanie numer 4. Znasz tego nowego profesora? Nie, nie widziałem tego nowego profesora. Czy znasz mojego brata? Nie, nie znam. Super, brata, doskonale. Tutaj znowu mamy te przykłady, o których mówiłam już, prawda? Czyli Francja to piękny kraj, jadę do Francji, mieszkam we Francji. Uwaga, tutaj mamy inną sytuację jest jeszcze. Tutaj z Polska to jest niedobry przykład, ale to Azja to duży kontynent, jedzie do Azji i spędza wakacje w Azji, doskonale, fantastycznie. Tak, tak. I tu znowu już znamy tą regułę, kiedy jest, a nie, nie, pani Maryno, nie Azji, tylko jeżeli jest Azja, to jest Azji, prawda, uwaga, tak jak napisała pani Julia, prawda? Czyli jeżeli mamy J, T,
to J zostaje, tak? Super, doskonale. Te zadania już robiliśmy, tylko chciałam Panią pokazać, że właśnie mamy też właśnie taki szereg ćwiczeń, które to ładnie pokazują. A teraz trochę czasowników, moi drodzy, zobaczcie kilka czasowników. Na przykład, jeżeli znamy bardzo dobrze koniugację, to łatwo tworzymy formy oficjalne i nieoficjalne. Jedziesz z nami? A jak się robi formę oficjalną? Dodajemy pan, pani i tylko eliminujemy sz, prawda? Mówimy, jedziesz z nami? Jedzie pan z nami? Bierzesz coś na przeziębienie? A oficjalnie to będzie jak? Doskonale. I ta reguła jest absolutnie uniwersalna. Ona jest po prostu oprócz czasownika być, który jest nieregularny, czyli ja jestem, ty jesteś, on jest. Wszystkie czasowniki mają właśnie taką formę. A więc jedziesz z nami? Jedzie pan z nami. Płacisz gotówką? Płaci pan gotówką. Bierzesz sałatkę? Bierze pan sałatkę. Zrobisz mi zdjęcie? Zrobi mi pani zdjęcie. Więc tylko eliminujemy po prostu sz, prawda? I mamy, automatycznie otrzymujemy zawsze właśnie tę formę oficjalną i tak samo trzecią osobę liczby pojedynczej, prawda? Trzecią osobę, prawda? Super. Idziemy dalej, moi drodzy. Na przykład, jeżeli znam na przykład bardzo dobrze formy koniugacyjne w czasie teraźniejszym, to bardzo łatwo nauczyć się imperatywu, prawda? Pokażę Wam to tutaj właśnie też na takiej ilustracji. Mówimy piszę, piszesz, pisze. Biorę, bierzesz, bierze. Prawda? Więc jeżeli znamy drugą osobę, prawda, czyli ty piszesz, ty bierzesz, to automatycznie nauczymy się imperatywu. Mamy pisz, bierz, mówisz, mów. Tak samo. Jest tylko jedna sytuacja, to jest koniugacja numer 3, czyli m-szy, m-esz, kiedy bierzemy tutaj właśnie bazą, po prostu do imperatywu jest trzecia osoba plural, czyli trzecia osoba liczby mnogiej. Czytaj. Prawda? Jest bardzo mało wyjątków, Pol. Wyjątkiem jest tylko mieć, bo mamy mam, masz, ale mówimy miej, to jest prawdopodobnie stara forma, i być, czyli na przykład jestem, jesteś, ale mówimy bądź, prawda? Bo to też jest stara forma. Jeść jest bardzo regularne, bo jeść jest w tej samej kategorii, w której jest czytać, bo mam jem, jesz, je. Jemy, jecie, jedzą, imperatyw jedz. Prawda? To jest też regularne. Jak się pisze bądź, już piszemy. Bądź. Proszę mi dać sekundę. Bądź, przez dź. Prawda? Tak piszemy. A więc mamy bądź i miej. A właściwie reszta jest absolutnie regularna. A więc jeżeli znamy polskie koniugacje, koniugacje na ęsz, ęisz albo msz, amasz, to bardzo łatwo tworzymy wszystkie formy regularne imperatywów. Prawda? Okej, moi drodzy, jeszcze idziemy dalej. Jest wprawdzie godzina 21, więc jeszcze kilka minut chciałam Wam zająć. Zobaczcie, jeżeli znamy bardzo dobrze czas przeszły, prawda, czyli past, to też bez problemu nauczymy się tworzyć tryb przypuszczający, czyli conditional. Dlatego, że w czasie przeszłym jest reguła, że do form, na przykład mógł, mogła, chciał, chciała, robił, robiła, miał, miała, czyli do trzeciej osoby w singular i w plural, czyli w liczbie pojedynczej albo mnogiej, dajemy zawsze te same regularne końcówki. I to są końcówki bym, byś, by. Byśmy, byście, by. Rozumiemy to? Ja tutaj dam taki przykład. On mógł to zrobić, on mógłby to zrobić. Ona chciała tam iść, ona chciałaby tam iść. Oni zrobili to, oni zrobiliby to. One napisały test, one napisałyby test. Ale ta forma by jest tylko w trzeciej osobie, a możemy też powiedzieć, on mógł to zrobić, ale możemy powiedzieć, mógłbym to zrobić. Jest identyczny temat i tylko jest końcówka osobowa dla formy ja, prawda? Mógłbyś to zrobić. Chciała to zrobić, chciała tam iść, chciałabym tam iść, chciałabyś tam iść, etc., etc., prawda? Więc widzicie, że jest to po prostu bardzo, bardzo regularne. Jaka jest konkluzja?
w przypadku właśnie tych form werbalnych, czyli czasownikowych, bardzo często nasza gramatyka przypomina puzzle. Jeżeli mamy jeden element, to dajemy ekstra drugi element i dostajemy po prostu nową formę. Czyli konkluzja jest taka, że w bardzo wielu formach, jeżeli znamy jedną formę, bardzo łatwo nauczymy się drugiej formy, prawda? Mam nadzieję, że te kilka przykładów, które Wam zaprezentowałam, pokazało Wam, że ta gramatyka nie jest taka skomplikowana. Oczywiście muszę powiedzieć, że te przykłady, które zaprezentowałam, są dla grup niskich, czyli na poziomie A2, A1, A2, B1, ponieważ mamy dzisiaj po prostu taką publiczność, prawda? Nie mogłam pokazać tych przykładów bardziej zaawansowanych, bo oczywiście gramatyka polska ma dużo więcej takich przykładów, ale chciałam bardzo, żeby wszyscy nasi uczestnicy naszego dzisiejszego webinarium mnie po prostu zrozumieli. Pani Julia pyta, czy istnieją takie strony, gdzie moglibyśmy poćwiczyć. No, ja muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu jestem autorką książki, w której zebrałam te wszystkie przykłady. I to jest książka, która nazywa się Połącz kropki. I książkę tę możecie wylosować. Czy rozumiecie słowo wylosować? Losowanie to znaczy loteria. Ponieważ, jak powiedziałam Wam wcześniej, szkoła Akcent obchodzi właśnie 10 lat swojej działalności, to z okazji jubileuszu szkoła Akcent ufundowała 10 takich książek dla Was i po prostu będziecie brali udział w losowaniu. Te osoby, czyli 10 osób, dostanie gratis w prezencie 10 książek Połącz kropki, w której to książce właśnie są te przykłady, które dzisiaj zaprezentowałam. I to są właśnie, to jest właśnie fragment mojej książki, to jest też fragment mojej książki, gdzie też pokazuję paralele między czasem teraźniejszym a czasem przyszłym. Dobrze, to proszę brać udział w losowaniu w takim razie. Proszę napisać do szkoły Akcent, albo proszę napisać w ogóle też tam, znaczy ja mam listę waszą, mam po prostu, ponieważ ta platforma, która, na której dzisiaj mamy nasze webinarium, generuje automatycznie po prostu też właśnie wasze nazwiska i wasze adresy mailowe, więc pośród tych nazwisk i adresów mailowych szkoła Akcent, prawda, wylosuje 10 takich książek i jeżeli wylosujecie właśnie taką książkę, to dostaniecie tę książkę pocztą. Właśnie pani dyrektor szkoły językowej Akcent obiecała wysłać wam na podany adres właśnie książkę. Moi drodzy, do Argentyny, pani, no właśnie tutaj Andrea, właśnie mam nadzieję, że pani po prostu wylosuje tą książkę, mam nadzieję, trzymam kciuki, po prostu czekać, tak, ponieważ będzie losowanie i potem mailem dostaną państwo informację, kto wylosował książkę, dobrze? Tych książek jest 10. Automatycznie, no tak, tak, właściwie automatycznie, Paul, ponieważ mamy już pana mail w bazie, ta platforma generuje wasze maile, ponieważ zarejestrowaliście się na webinarium, więc jest szansa, Paul, że wylosuje pan tę książkę. Drodzy państwo, to wszystko na dziś z mojej strony, bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że nie było to skomplikowane, że było to dla was interesujące, że podałam kilka przykładów, które były dla Was pomocą w nauce gramatyki. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam zdrowia, żebyście byli zdrowi. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji pandemicznej, jest koronawirus, szaleje, ale mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i że czujecie się znakomicie, że wszystko będzie dobrze i że niedługo się spotkamy w realu, w sytuacji realistycznej i bezpośrednio, a nie tylko w internecie, nie tylko online. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na mój portal polskiej. Oraz oczywiście też zapraszam do kontaktu ze szkołą językową Akcent. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, miłego wieczoru.